To jest dobry czas dla tego zespołu i to jest jednocześnie dobry czas dla zduńsko-wolskiej muzyki. Posłuchajcie mojej rozmowy z zespołem, który ma na swoim koncie pierwsze sukcesy i jestem przekonany, że to nie jest ich ostatnie słowo i już niebawem będzie o nich głośno w Polsce. Słowa, dźwięki, melodie. Ratusz inspiruje muzycznie. To podcast, gdzie znajdziecie poruszające ciało i ducha dźwięki. Te zupełnie nowe, jak i dobrze Wam już znane. W podróż pełną muzycznych opowieści zabiorę Was ja, czyli Marcin Krystek. Czas w ramach podcastu Ratusz inspiruje muzycznie. Wracam do artystów, z którymi już miałem okazję wcześniej rozmawiać. Dzisiaj moimi gośćmi są Julia Wojtaszek i Kamil Kaczmarek, czyli dwie piąte składu zespołu Planety. Cześć. Cześć, witam serdecznie. Myślę, że jesteście już dobrze znani tutaj z duńsko-wolskiej publiczności, ale tak, żeby wyjść z tym, z waszą twórczością dalej, określcie swoją muzykę. Czy da się określić? Coś więcej powiecie? To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że... Jesteśmy trochę takim połączeniem wielu gatunków muzycznych. I mamy bardzo odmienne gusta jakby w zespole, więc ciężko to określić. Początkowo w planach było, żeby to była muzyka raczej folkowa, trochę amerykańsko-folkowa, bardziej gitarowa, gdzieś tam z tyłu głowy świeciło jakieś Mumford & Sons i takie klimaty. No, natomiast po próbie okazało się, że wygląda to zupełnie inaczej, bo każdy dołożył coś od siebie innego i teraz nie wiemy, co to jest. Chyba coś, co zahacza o pop, tylko już obierając ten pop z tego negatywnego wybrzmienia, które jakiś czas temu przylgnęło. No, myślę, że generalnie każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, bo jest naprawdę miszmasz, jeśli chodzi o gatunki muzyczne. I to jest też fajne, że każdy gdzieś tam w jednej piosence mamy więcej tego, w drugiej tego. I tak sobie można przebierać, jeśli chodzi o jakieś preferencje swoje muzyczne. Ja od razu uderzę tutaj, jeżeli chodzi o Micro Music. Jesteście po koncercie z zespołem, znaczy przed zespołem Micro Music. Wzorujecie się troszeczkę na nich? Czy to jest kierunek, w jakim byście chcieli iść? Czy wzorujemy? Chyba nie, chyba się nie wzorujemy. Czy to są po prostu takie klimaty wasze troszeczkę? No ogólnie my bardzo lubimy Micro Music. Niektórzy bardzo. Niektórzy polubili bardziej po koncercie, na przykład ja. Ale nigdy nie mieliśmy na celu się wzorować gdzieś. No, może mamy podobną estetykę jak oni. Mamy też kobiecy wokal na przodzie i może to budzić takie skojarzenia, ale to są miłe skojarzenia. Jak ogólnie wam się grało na Festiwalu Kultury Miejskiej? Stresująco, ale dobrze. Tak, bardzo dobrze. Było troszkę zimno, ale grało się naprawdę dobrze. Szczególnie jak zobaczyliśmy, że pod sceną stoją mikrusy i to trochę dołożyło i stresu, i takiej ciepło ekscytacji. Ciepło na serduszku się zrobiło. Że chciało im się wyjść po prostu z garderoby i że słuchali tego z zaciekawieniem i po koncercie padło kilka miłych słów w naszą stronę, więc to jest dla nas bardzo ważne. Głośno krzyknął gdzieś, leniwie jak po śnie.
pytanie do Kamila. Czy zespół Planety to jest tak jakby naturalna ewolucja zespołu More Than Magic, potem Zwierza i tak dalej? Znaczy, czy naturalna ewolucja? Znaczy, no to było tak, że... Dla mnie More Than Magic to tak, jakby taki młodzieńczy zryw, potem nieco bardziej dojrzała forma Zwierza i teraz Planety. Jak ty to oceniasz? Czy już wszystko powiedziałem sobie? Trudne pytanie. Tak, no na pewno More Than Magic dało to, że się poznaliśmy z chłopakami, bo i Patryk, i Mateusz to byli członkowie tamtego zespołu. No i jakoś tak te nasze drogi się zeszły, że potem jak już to More Than Magic się rozeszło po kościach, to stwierdziliśmy, że chcemy grać razem. I zwierzę na pewno było takim naturalnym przejściem z More Than Magic, bardziej trochę może w dojrzałą stronę tej muzyki, ale gdzieś cały czas obok ja sobie pisałem takie piosenki na tą gitarę akustyczną i ja wiedziałem, że to w końcu się stanie. Miałem tych piosenek sporo, trochę nie potrafiłem ich śpiewać i to zawsze mi mówili koledzy, że ładne piosenki, ale ty ich nie śpiewaj. Dlatego macie Julię. Dlatego jak usłyszałem Julię, to bardzo szybko jej zaproponowałem, że mam takie piosenki i mam chyba ludzi, którzy będą chcieli to z nami grać. I tak to wyglądało. A słuchajcie, a debiut w Trójce to duże przeżycie? Ojej. To było ogromne przeżycie. Tym bardziej, że to był naprawdę nasz debiut, bo ta piosenka pierwszy raz poleciała w eterze wtedy. I to już była Trójka. Nie spodziewałem się, że to tak wyjdzie. Myślę, że wszyscy byliśmy w ogóle w szoku, bo to było chyba tak, że Kamil do nas napisał na Facebooku, że ej, słuchajcie, lecimy w Trójce. I wszyscy takie, wow. Tak, ja w ogóle napisałem do pana Marka maila przez moją koleżankę z klasy, bo ona się z nim zna i powiedziałem, weź Julita tam, wyślij to Markowi i ten list. No i Julita to wysłała i na drugi dzień mi odpisała, że w ogóle, że Markowi się to bardzo podoba i się pyta, czy to może puścić w radio. To powiedziałem, że... No chyba się nie zastanawialiście. Nie zastanawialiśmy się, ale nie wiedziałem, że to tak szybko nastąpi. Pamiętam, że to była sobota rano. Ja byłem w łazience, w ogóle pod prysznicem. I krzyczy do mnie żona z drugiego pokoju, że dzwoni Krzysiek, czyli mój szwagier, żebyśmy włączyli Trójkę, bo Planety lecą w Trójkę. I ja naprawdę wybiegłem po prostu spod tego prysznica jak święty turecki, żeby włączyć to radio i mówię, o kurde, no to było wielkie przeżycie, naprawdę. Pytanie takie, które każdemu z gości zadaję. Co was inspiruje muzycznie? Akurat Kamila to ja kojarzę, że to zawsze byli Beatlesi. Tak. Przynajmniej z dawnych lat. No Beatlesi na pewno, jeśli chodzi o mnie prywatnie, to olbrzymi wpływ na to, czego słucham i co robię. Tak, do tej pory jest, nagrajmy jakiś cover. Tak, cały czas zmuszam zespół, żebyśmy nagrali jakiś cover Beatlesów, bo według mnie to jest po prostu muzyka kompletna i pod względem tekstowym i harmonicznym i melodycznym, tam jest wszystko to, co powinno być w muzyce. Może troszeczkę, tak jak patrzę w szkole, jak popuszczam dzieciakom Beatlesów, troszkę ich odstrasza starość tych nagrań, że to jednak słychać, że to było nagrywane w latach 60. i jak nie ma tego basu i tak dalej. Myślę, że gdyby usłyszeli, jak to jest grane na przykład dzisiaj, jakby to ktoś jeszcze raz nagrał, albo by usłyszeli to na żywo, to by było zupełnie inaczej. No Beatlesi zdecydowanie. Tak, z mojej strony na pewno. Coś jeszcze? No i myślę, że też dużo takiej poezji, nie lubię tego określenia, ale do tej poezji śpiewanej takiej polskiej i piosenek dookoła harcerskich, bo też w tym środowisku wyrastałem. I zawsze gdzieś w tyle głowy miałem to, że piosenka musi mieć przede wszystkim dobry tekst i ładną melodię. I to myślę, że to te dwa najważniejsze takie elementy. Tak. A jak u ciebie?
U mnie to jest dość skomplikowane, bo słucham tak naprawdę wszystkiego. Ja od popu, od rapu czasem nawet, po rock i metal i wszystko, co jest po prostu możliwe. Więc mam do czynienia z wieloma artystami i miałam do czynienia ze wszystkim. Ale myślę, że tak głównie, jeśli chodzi o taką totalną inspirację, no to Mela Koteluk, która też nas tutaj z Kamilem połączyła. I mogę jej słuchać cały czas do znudzenia. Teraz jeśli chodzi o takie nowszych artystów, to Sanach, tak? To ona tutaj też króluje i myślę, że gdzieś każdy z nas docenia jej twórczość i no ja ją bardzo lubię też. Chłopaki to wiedzą, bo ja to non stop gdzieś tam sobie śpiewam pod nosem. Tak, jak graliśmy w Szczecinie na festiwalu Garaże i Sanach grała koncert właśnie po tej części konkursowej, to Julka tam chodziła po tym korytarzu tak jak taka psychofanka. Nie, wcale tak nie było, to ty chodziłeś jak psychofanka. Ale ja za grabarzem chodziłem. Tak, jeszcze ja musiałam prosić o zdjęcie w Kaczmara imieniu, bo nie wstydził. Bo się wstydziłem, tak. Ale wcale nie byłam psychofanką, tylko po prostu zachwycałam się tym, że ją widzę na żywo i że gramy na tym samym festiwalu, jakby nie było. Także. To teraz was poproszę o takie szybkie strzały, jeżeli chodzi o utwory. Wasze ulubione utwory, utwory, które wywarły na was największy wpływ, zmieniły wasze życie. Dlaczego drzewa nic nie mówią? Meli Koteluk. Utwory? Ja wiem, będzie ciężko się ograniczyć, ale... Ale to jest, jakbym miał takie ulubione piosenki moje wymienić, to na pewno będzie Day in the Life Beatlesów, to na pewno będzie Nutshell, Alice in Chains. Wersja Unplugged. I myślę, że utwór Arabatur zespołu Siguros, taki symfoniczny. O, ja go też lubię, bo mi Kamil puszczał, ale ja go nie wiedziałam, jak go się nazywa, więc to też można zapisać na mojej liście. Słuchajcie, jakie są wasze plany na najbliższe miesiące? Wiem, że dużo się będzie u was działo, więc możecie o tym teraz opowiedzieć. Chcielibyśmy. A ja chętnie posłucham. Chcielibyśmy, żeby się działo. Tak, właśnie miałam to powiedzieć. Chcielibyśmy, żeby się działo, bo oczywiście, no tak jak już wspominamy, chyba na każdym koncercie, który gramy, że mamy w planach nagrać płytę. Tylko, że to jest długotrwały proces, zwłaszcza jeśli się na własną rękę takie rzeczy robi. Więc pada pytanie, kiedy? Większość jest już nagrana. Musimy tak naprawdę dograć w tym momencie jeszcze drugie głosy, bo resztę już mamy nagrane. No i dopieścić tam aranżacyjnie, jakieś podogrywać jakieś gitarki gdzieś, ale to myślę, że no to już jest naprawdę niedługo. Tylko, że to już jest ten etap, kiedy musimy usiąść razem i się zastanowić, jak tą harmonię tam troszeczkę podciągnąć. Jak chcemy, żeby to wyglądało też dokładnie, nie? A jak chcecie, żeby to wyglądało? Chcemy, żeby było bardzo organicznie. Nie chcemy... Czyli naturalnie. Naturalnie. Nie chcemy przekombinować, na pewno nie będzie tam masy efektów. Chcemy, żeby to tak sądziło trochę retro. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mamy... do czynienia też, już jesteśmy umówieni z bardzo dobrym... Bo chciałem dopytać. Z bardzo dobrym panem od miksu i masteru jesteśmy dogadani. I jest to właśnie Robert Szydło, czyli basista z Micromusic. On robił nam tą epkę, którą wypuściliśmy w zeszłym roku. I bardzo dobrze nam się z nim współpracowało. I on rozumie też właśnie, jakie brzmienie chcemy uzyskać. W ogóle nie ingerowaliśmy, mu powiedziałem, jak to ma mniej więcej wyglądać i on nam odesłał ten miks i tak naprawdę po jakichś drobniutkich korektach to już było gotowe. Więc jak Robert już czeka na materiał, fajnie, że właśnie usłyszał teraz na koncercie
cały ten materiał? Tak, bo właśnie to też jest fajne, że Robert chciał nas posłuchać i słuchał nas tak naprawdę od pierwszej do ostatniej piosenki. I to też nas tak, cieszyliśmy się bardzo. Tak, bo to jest naprawdę człowiek, który ma na swoim koncie mnóstwo już masterów, bo to jest pierwsza liga. I jak sobie państwo wygooglują, ile on zmasterował płyt, to jest kolosalna ilość. To już są setki i to różnych artystów, od Starego Dobrego Małżeństwa i Wolnej Grupy Bukowiny po jakieś rockowe projekty, przez jazz, teraz ostatnio też robił przecież płytę nawet naszemu koledze ze Zduńskiej Woli, Mateuszowi Owczarkowi, czyli zespołowi Lion Shepherd, też Robert. Czyli jednemu z największych wymiataczy gitarowych, jeżeli chodzi o Zduńską Wolę. Myślę, że największym. I tutaj nie ma, nie ma to tamto. No tak, więc płyta jest już w drodze, robimy wszystko sami, okładkę też robimy. Okładkę, tak. Kamil non-stop ma po prostu milion pomysłów na minutę, a może by to tak zmienić, a może tak zmienić, i już czasem to po prostu jeden dzień i 20 tysięcy okładek, tak, na każdą, Messengerze. Każdą wolną chwilę, każdą poświęcam na to, żeby rysować wersję okładki. Tak, tak więc jest. Więc okładka będzie na pewno narysowana, ale chyba już wiemy, jak będzie wyglądała ostatecznie. Jak nie wymyślisz nic innego, to... Bo podoba mi się. Wszystko nagrywacie tutaj w tym studio? Bo tylko powiem, że jesteśmy w małym, zacisznym studio zespołu Planety. Wszystko nie. Dlatego, że to jest małe pomieszczenie. A tak jak mówiliśmy, nie chcemy, żeby dużo poprawiać jakby pogłosów w miksie. Tutaj nagrywaliśmy wokale z Julką, natomiast całą sekcję rytmiczną nagraliśmy w chwili Domu Kultury w Karsznicach, za co bardzo serdecznie dziękujemy dyrekcji, a szczególnie Joasi, która nas tam wpuściła, zaufała nam i cały tydzień tak naprawdę, piątek, sobota, niedziela, siedzieliśmy tam w Domu Kultury, żeby głównie skupić się na nagraniu bębnów. Znaczy, graliśmy wszyscy razem, ale zamysł był taki, żeby dobrze zarejestrować bębny. Ta sala ma fajną przestrzeń i te pogłosy jakoś tak naturalnie tam siedziały. No i z nami siedział tam całe 3 dni Dariusz Wawrzyniak, nasz serdeczny przyjaciel. Kolejny wymiatacz, któremu bardzo serdecznie tu dziękujemy, że poświęcił dla nas tyle czasu i jeszcze dostał mandat, jak do nas jechał. Biedny. W niedzielę rano dostał mandat. Tak. Dobrze, to ile tych utworów będzie na płycie? 11. 11. 10 będzie naszych autorskich i jeden będzie coverem. Tak, Marcina pomysł, a żeby w starym amerykańskim stylu na płycie debiutanckiej był jeden cover. I to będzie cover Meli Koteluk, oczywiście, który graliśmy na koncercie, więc kto był, to mógł posłuchać albo mógł sobie zobaczyć w ZW Media, bo chyba też tam poleciał. Tak, to będzie piosenka Dlaczego drzewa nic nie mówią. Troszkę przearanżowana mocno przez nas, ale chyba jakby zachowaliśmy jej konstrukt, tylko troszkę przerobiliśmy. Wymieńcie może jeszcze tych muzyków, żebyśmy nie zostawili ich tak bez pamięci, że o nich nie wspomnieliśmy. Kto u was w zespole gra? Najfajniejsi muzycy na świecie. Tak, zdecydowanie. To nie jest tak, że oni tam z nami grają, bo to są pełnoprawni członkowie zespołu i mają wpływ na to, jak ta muzyka brzmi, i my tworzymy te piosenki razem. Tak, one by brzmiały zupełnie inaczej, gdyby tam zasiadł ktoś inny. No to już wspomniany Patryk Sowała,
który też bębnił i w Mordem na Dzigi w Zwierzu. Mateusz Klinger gra na basie. Grał też na basie i w Mordem na Dzigi i w Zwierzu. I Marcin Jagiełło gra na klawiszach. Znakomity klawiszowiec. Strasznie ma dużą wiedzę i poczucie harmoniczne. I to on też ma ogromny wpływ na to, jak ta muzyka brzmi ostatecznie. I Marcin grał też w Zwierzu. W sumie tak. Także tak naprawdę ja jestem totalnie nowa, a reszta się zna znakomicie. Jeszcze szybkie pytanie o Opole. Jak to było z tym Opole? Opole to była sprężyna Patryka. Gdzieś tam wyczytał po prostu, że właśnie w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki jest taki coś w rodzaju konkursu. Chyba tak, właśnie. Trzeba wysłać zgłoszenie po prostu. Finansowane z tych pandemicznych pieniędzy na Kultura w Sieci, tak? Było takie, tak, takie tak, coś, tak, Kultura, tak, w Sieci. Tak, tak. No i że można było zagrać koncert właśnie tam w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki. I Patryk wysłał to zgłoszenie i w sumie to nas poinformował, jak wysłał. Ogólnie Patryk ma takie właśnie fajne akcje. On nawet nie zapytał, czy mamy wtedy czas. I się załapaliśmy i pojechaliśmy do tego Opola i było naprawdę fajne przeżycie. Super było. No? Super było. I tak samo zresztą zrobił z festiwalem Garaże. Powiedział, że nas zapisał, bo jest fajny festiwal w Szczecinie. No, i my pojechaliśmy na ten festiwal. W ogóle mieliśmy już na niego nie jechać, bo Julka miała mieć wyrywanego zęba. Tak, to też ósemkę i mówi, nie pojedziemy, no bo ja jestem umówiona na wizytę. No i tam przełożyłam tą wizytę ostatecznie. Po długich bardzo i dyskusjach. Tak, i jeszcze miałam problem z tym, żeby mieć wolne w pracy, musiałam się zamieniać, myślałam, że też już się nie uda, ale wszystko się tak ułożyło, że tak, i pojechaliśmy. Do tego Szczecina i się okazało, że wygraliśmy ten festiwal. Co też było dużym zaskoczeniem i w ogóle wyróżnieniem ogromnym dla nas, bo no to był to pierwszy festiwal, tak, który wygraliśmy w życiu. I wtedy pamiętam, jak mi Mateusz, jak ogłosili te wyniki w tym Szczecinie, że my wygraliśmy. I Mateusz właśnie Klinger tak się na mnie spojrzał, nagramy z Mateuszem już 15 lat w różnych projektach. I Mateusz tak się na mnie spojrzał i powiedział: Kaczmar, wreszcie. Tak, w Bitwie Kapel było drugie miejsce. W Bitwie Kapel było drugie miejsce, tak. Słuchajcie, bardzo mocno trzymam za was kciuki. Cieszę się, że taki zespół z Zduńskiej Woli powstał, który ma naprawdę duże szanse na to, żeby na rynku tutaj ogólnopolskim zaistnieć. Obiecajcie, że za niedługo spotkamy się, nagramy coś jeszcze i pochwalicie się wtedy nową płytą. A póki co, gdzie można was usłyszeć? To najpierw obiecujemy. Obiecujemy. W tej chwili, gdzie nas można usłyszeć? No zapraszamy do nas na Facebooka i no, żyjemy w takich czasach, że wytwórnie już się nie zajmują promowaniem nowych artystów, tylko wytwórnie zajmują się zarabianiem pieniędzy, wydawaniem artystów już znanych. Więc po prostu w was jest siła i wchodźcie na Facebooka. Czym jest tam was więcej, tym my mamy więcej energii, tym mamy szersze zasięgi i musimy to promować w ten sposób. Można nas usłyszeć tak, na YouTubie, kilka koncertowych Spotify kawałków. Jesteśmy? Jest na Spotify'u, jest to demo, 3-utworowe demo. I tak. To na razie tyle. No na YouTubie myślę, że najwięcej rzeczy jest, bo koncerty, które graliśmy online, są niektóre pozapisywane, z tego co wiem. Jakieś takie pojedyncze utwory też można usłyszeć, które będą na płycie. To dziękuję wam bardzo za rozmowę i mam nadzieję do szybkiego usłyszenia i z płytą fizyczną w ręce. Tak bardzo będzie. Dziękujemy. Dziękujemy. Zapraszamy. Cześć. Do usłyszenia. Hejo.